znowu jestem na dworcu w Pile, bo znowu jadę do Warszawy. Siemano. Jestem właśnie w budynku TVP i czekam na swoją kolej, że tak powiem, na czesanko. I będę Ci opowiadać o kosmetykach z dzikiej róży. W ogóle wczoraj przyjechałam do Warszawy, nie mam pojęcia, ile dałam radę nagrać z Weroniką, bo miałyśmy dwa projekty do zrobienia. Jeden z tych projektów wymagał, żebym chodziła z nią po różnych sklepach i udało nam się to zrobić. Było to trochę dziwne, bo nie były to sklepy takie w standardzie, do których się wybieramy. A druga rzecz była taka, że zostałam krukiem. Moi drodzy, pomagam właśnie Weronice w takim specjalnym, tajemnym projekcie i w międzyczasie stałam się krukiem! To naprawdę wild times. Także wczorajszy dzień ogólnie był taki, wiecie, bardziej dla nas i na nasze rzeczy do pozałatwiania. Tak jak mówię, za dużo tam nie ponagrywałam, bo chciałyśmy sobie trochę spędzić czasu. Ale za to miałyśmy piękny zachód słońca, przepiękny zachód słońca. No, a teraz właśnie mówię, jestem w budynku telewizji. Mam nadzieję, że wam coś mi tu uda więcej pokazać niż zwykle, niż sam mówicie charakteryzatornie. Jestem po tym moim wystąpieniu. Spoko było, bardzo miłą panią dostałam, która w ogóle też prowadzi fajnego bloga na temat jedzenia i takiego holistycznego podejścia do pielęgnacji. Także na pewno obczaję, jak wrócę do domu. Teraz jestem tutaj w takim miejscu, postaram się wam pokazać. To jest ten korytarz, na którym są wszystkie zdjęcia robione. I on jest właśnie taki podłużny. To a propos ostatnio tych osób, które pytały, gdzie to się wszystko działo, no to mogę tyle wam wytłumaczyć. Teraz się zabieram, będę szukać metra i muszę się dostać do Złotych Tarasów, bo tam mam sprawę do załatwienia i potem będę się już pomału zbierać do domu. Szybki update wam zrobię. Sytuacja jest następująca. Otóż tramwaj, który miał mnie dowieźć do centrum, nie jedzie do centrum z powodu szczytu NATO. Most jakiś, którym wyjeżdżają moje dwie przyjaciółki, Paulina i Marta, jest zamknięty, więc one się nie dostaną do centrum, żeby się ze mną spotkać, czyli dwa spotkania mi jakby odpadły dzisiaj, nie zobaczę się z nimi niestety. Pani, która miała ze mną spotkanie na 12:30, też nie może dojechać, bo też ją zamknęli gdzieś tam w tej okolicy i nie może wyjechać. Czyli do 14:15 nie mam co ze sobą zrobić, mam tylko jedną ważną rzecz do załatwienia w tarasach, a tak to nie mam w ogóle, wiecie, nie mam żadnych spotkań ani niczego, więc sobie pomyślałam, że po prostu, oho, tramwaj. Pomyślałam sobie, że po prostu przejdę się z buta i będę eksplorować tutaj okolice. No bo jak się zastanowię nad tym, to jest trochę na tej zasadzie, że ja za każdym razem jak przejeżdżam do Warszawy, to muszę zasuwać. Mam po 5 spotkań, jedno po drugim, po prostu tylko się teleportuję z miejsca na miejsce i nigdy nie mam czasu, żeby się przejść na spacer. Więc stwierdziłam, że skoro dzisiaj jest taka opcja, to się przejdę. Po prostu i z tej telewizji przejdę się z buta do Złotych Tarasów. Mam nadzieję, że się nie zagubię. W razie czego będę pytać ludzi, bo Google View wypadł, wiecie, w telefonie przestał mi działać, więc... Idealnie. Wczoraj miałam taki dzień w pociągu, bo byłam bardzo zmęczona, wiedziałam, że nic nie poczytam, nie popracuję, więc nic sobie na pociąg nie wzięłam, tylko słuchawki i muzyczkę. I wiecie co? To było tak dobrze spędzone 5 godzin na słuchaniu muzyki i nie myśleniu o niczym. Nie wiem, kiedy miałam tyle czasu ostatnio, żeby właśnie tak to poświęcić, więc korzystam i jestem właśnie na jakimś skwerku granat. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Napotkałam na dosyć niespotykany problem. Otóż ludzie mogą mnie kierować w stronę centrum autobusem albo tramwajem, ale pieszo nie bardzo. Także poszłam trochę nie w tą stronę, co trzeba. A teraz już zaczynam widzieć jakieś większe budynki, więc myślę, że już będzie spoko. Sytuacja jest taka. Myślałam, że doszłam już do wysokich budynków, które są w centrum miasta. Okazało się, że to jeszcze nie były te budynki. Czekajcie, zatrzymam się, bo hałasuje torba. Mam problem, bo ludzie mi nie mogą udzielić informacji odnośnie odległości. To znaczy, cały czas mi nie działają mapy Google, coś mi się z telefonem stało. W każdym razie motyw jest taki, że pytam się, daleko do centrum? 8 przystanków. A ile to w kilometrach? Nie wiem. Ale ja nie wiem, o co w tym chodzi, że wszyscy mówią, że warszawiacy nie są przyjaźni. Ja się uśmiecham, wszyscy się do mnie uśmiechają. Każdego, kogo zapytałam o drogę, mi pomógł. Także nie wiem o co chodzi. Nawet byłam koło centrum
weterana i czegoś jeszcze i byli panowie wojskowi, też byli super mili dla mnie. Także powiedzieli mi, że jeszcze zostało mi jakieś 2 km i będę za miejscu. Udało się, dotarłam do Złotych Tarasów. Trochę sobie poszłam, ale było warto. W sumie całkiem spoko spacer mi wyszedł. Ile zrobiliśmy kroków dzisiaj? 12 800, to nie tak strasznie. W sensie nie, tak, nie aż tak strasznie dużo, o to mi chodzi. Ogólnie trochę głośno i trochę, wiecie, kurz i pył, ale tak ogólnie to całkiem spoko ten spacer. Mam wrażenie, że tego mi było potrzeba chyba po wczorajszym siedzeniu w pociągu i po dzisiejszym. Teraz się zabieram za moją sałatkę. Zjem ją i nie wiem, będę, aha, muszę załatwić tą jedną sprawę, kupić tą jedną ważną rzecz, co wam potem pewnie pokażę. I muszę poczekać sobie do 14:15 na mój pociąg. Miałam nadzieję, że się może tak spontanicznie z kimś z was spotkam, może ktoś ma tutaj po drodze, ale nikt się nie odezwał, że będzie miał czas. Poza tym ten szczyt NATO mi się wydaje, że tutaj trochę nam namieszał, bo będzie ciężko się dostać do centrum. Tak jak mówię, moje przyjaciółki nie mogły dojechać, także no. Teraz będę sobie tu, wiecie, delektować się pomidorkami. I zakupów żadnych chyba nie planuję, tak mi się wydaje, oprócz tego jednego ważnego. A tak, to nie wiem, jak coś ciekawego mi się tu przytrafi, to was poinformuję. Schizują mnie te suszarki niemożliwie. Dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że dzisiaj panowie, jak mi zakładali mikroport w telewizji, to zaczepili mi go na stanik z tyłu i on mi się przesunął i mam sukienkę wyciętą na plecach i pół dnia chodzę z niebieskim paskiem, o czym nikt mi nie powiedział, aż do momentu, kiedy tutaj zapytam się o drogę i pan uroczy, pan ochroniarz, który teraz powiedział, z tyłu pani wystaje, także nice. A druga rzecz jest taka, że załatwiłam najważniejszą sprawę dzisiejszego dnia, czyli... Moje vlogi dopiero zaczną być dobre. Ja już jestem w pociągu do domu. Zamiast szminek, sukienek i butów wiozę bardzo delikatny sprzęt, także ostrożnie to wszystko wkładam na górę. Teraz myślę, że już na dzisiaj się odmelduję, bo mamy parę jeszcze ważnych spraw do załatwienia dzisiaj, jak tylko Michał mnie odbierze. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że miło spędziliśmy razem czas. Liczę, że wam pokazałam jakieś parę fajnych ujęć z telewizji, bo nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, co tam nagrałam, byłam już lekko, wiecie, poddenerwowana. Także do zobaczenia następnym razem. Na razie!